Dzisiaj kosimy pszenicę ozimą. Jest aktualnie 8 sierpień. Jest piękna pogoda, słonecznie, 30 stopni na zewnątrz. Pszenica sucha. Wczoraj skosiliśmy jedną działkę. Kosił także klasem, z tą ósemką. Dzisiaj koszę sam. Będziemy teraz dosypywali tira. Myślę, że jeden zbiornik już będzie pełen. Kombajn poziomuje się sam, header na autokonturze. Tutaj ustawiłem sobie wysokość. Ładnie teraz idzie. Pszenicy wychodzi prawie 3 hektary na godzinę. Będę musiał wyjść lusterka przetrzeć, bo już z prawej strony nic nie widzę, z lewej to już przetarłem trochę. Ubywa tym headerem za jednym przyjazdem. Dzisiaj skończymy pszenicę. Będziemy myśleli wierzyć w owies, ale nie wiem, czy będziemy teraz go próbowali, czy po niedzieli. Zobaczcie, jaka jest kręga pszenica. Ładnie się naprawdę kosi. Odmiana Julius. Ubywa. Wczoraj rosy jako takiej nie było. Dzisiaj z rana wiaterku trochę brakowało. Wyjechaliśmy troszkę później. Kontrolka od zbiornika się pali, ale jeszcze 100% nie ma. Z przodu też się gotuje tutaj. Trzeba będzie zacząć myśleć o siebie, rzepaku. Już zbliża się ten czas. Zmierzymy jeszcze wilgotność, jaka jest. Jak będę sypał, tak z ciekawości, ile spadło. Już teraz to dokoszę i będę przecinał pole. Pszenica w tym roku się nie położyła. Ładnie stoi. Stojącą dużo lepiej się kosi. Rozrzutnik plew tak fajnie rozrzuca to plewy.
mamy pszenicę, pomarańcz jest pusta, rej, syp grupy. 10-7. Dużo nie wejdzie. Ale sypiemy. Chcę zrobić także film skoszenia pszenicy i owsa. Taki łączny, nie chcę filmika osobno robić. No za dużo będzie jednak tych filmów. Jak będzie, myślę, że ciekawszy trochę. Wolałbym trochę od tamtej strony sypać. Tu nie ma plandeki. Dobra, wyłączymy. Dobra. Tak to wygląda pole z góry. Też jest tutaj górka, to jest spora, jak na Warmii. Lusterki teraz wszystko widać. Kwestia, aby szyby były na dole czyste. Jednak ważna jest ta widoczność. Tak to leci do zbiornika. Pełną żmijką. Przetniemy teraz to pole, będzie trochę wygodniej jeździć. W poniedziałek zapowiadają deszcze. Ważne, aby pszenicę skosić. Parametry będzie miała lepsze niż to wypłucze. No i tak te żniwa u nas wyglądają. Zobaczymy, co się sklei z tego vloga. Myślę, że na tym to zakończymy. Do następnego odcinka. Cześć.